Siemanko, Ludziska, z tej strony Metsu i witam was w filmiku, w którym wyjaśnię wam, jakie zmiany zajdą na kanale, chociaż i tak praktycznie już wszystko widać po tytule, bo nie będzie tutaj żadnego clickbaitu, tylko taki tytuł, który wyraża te zmiany, które zajdą na moim kanale. Obecnie pojawiają się 4 filmiki regularne tygodniowo i planuję to zmniejszyć do 2 i mieć tylko jedną stałą serię na kanale, którą obecnie będzie kariera Arkadiuszem Recą, gdyż wybraliście ją w ankiecie, no i planuję ją nagrywać oczywiście. A jeśli chodzi o takie przyszłe serie, to planuję robić na zmianę, że raz wy wybieracie serię, tak jak tutaj wybraliście Recę, a potem ja jedną wybieram, potem znowu wy jedną i tak na zmianę. Obecnie serię przy tej nowej formule, gdzie w jednym odcinku jest 5 spotkań, nie trwają zbytnio długo, więc myślę, że te serie i tak w miarę często będą się zmieniać. A jaki jest powód mojej decyzji? Bardzo prozaiczny, po prostu już mi się nie chce nagrywać z taką regularnością, jak było to w chwili obecnej. YouTube jest dla mnie tylko pasją, nie utrzymuję się z niego. Wiadomo, tam jakieś grosze wskoczą, ale naprawdę to nie są jakieś pieniądze, które by jakkolwiek zmieniały moje życie. Więc chcę sobie z tym YouTube'em trochę zwolnić, nagrywać mniej. Może kiedyś wrócę jeszcze do większej regularności, czas pokaże. Ale w chwili obecnej mam zamiar nagrywać tylko jedną serię. Oczywiście te wszystkie zmiany zajdą po tym, jak zakończy się kariera Radosława Majeckiego, bo u mnie wszystko, co zaczynam, to zawsze kończę. A jeśli chodzi o dni publikowania filmików, to napiszę wam to pewnie na zakładce społeczność, bo sam jeszcze nie wiem, muszę to przemyśleć, ale tak orientacyjnie prawdopodobnie będzie to wtorek i sobota, żeby te przerwy były w miarę podobne, no i żeby filmiki ukazywały się, no powiedzmy sobie szczerze, w jakichś odstępach, żeby w trakcie tygodnia coś jednak działo się na kanale, no bo nie po to go tyle budowałem, żeby nic się na nim nie działo. Nie zamierzam przerywać nagrywania, tylko zmniejszyć ilość. Wiem, że wielu z was na pewno to się nie spodoba, no bo jednak mniejsza ilość filmików nigdy nie jest dobra, no ale taka jest moja decyzja i w chwili obecnej nie planuję jej zmieniać. Jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Dziękuję wam za jego wysłuchanie, no i zapraszam was na wszystkie przyszłe serie. Miejmy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Trzymajcie się!